Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Lecimy z nowym odcinkiem. Najpierw sprawdzimy sobie, czy faktycznie można tutaj znaleźć skrzynię. Czy ktoś mnie atakuje? Nie, na szczęście nie. Czy my mamy jakieś punkty nauki? Nie, nie mamy, ale kolejny poziom jest już blisko. Podobno obok chaty świstaka możemy znaleźć ten kufer, który niby jest zakopany, więc możemy się tutaj przejść i poszukać. A jeżeli nie znajdziemy, no to po prostu pójdziemy dalej. Tu jest deska, którą mogę zebrać. Trochę nie rozumiem, po co są mi potrzebne deski. Tutaj może coś być? Czy nic tutaj nie ma? Wygląda na to, że nic. Ogólnie, moi drodzy, zajrzałam sobie do poradnika. Po prostu na stronę Bractwa Spolszczenia, gdzie część osób pisała jakieś komentarze, dopytywała się o niektóre rzeczy. Tak, myślę, że możemy skoczyć na pewno do Paczo, żeby mu powiedzieć, zobaczyć, co tam się dzieje, bo pomoc dla niego oczywiście nadchodziła. W poszukiwaniu chaty skoczymy, moi drodzy, do Gilberta, bo on teraz, jak pamiętacie, ma nowe mieszkanie. W sensie on się wyniósł ze starego obozu i poszedł sobie do tej jaskini, gdzie wybijaliśmy te gobliny. I jest bardzo duża szansa, że właśnie teraz on będzie mógł oddać Gajowi swoją chatę. Więc możemy to sprawdzić jak najbardziej. Mamy też zadanie główne oczywiście z kopaczami, ale póki co na razie zostawimy je sobie. Mamy sporo zadań pobocznych, tak jak wcześniej wspomniałam, zajmiemy się prawdopodobnie dzisiaj tym magazynem. Ale no, to wszystko w swoim czasie. Wiecie co, posprintujemy sobie. I też jak już jesteśmy w tych okolicach, to chciałabym skoczyć do... możemy w sumie drzewo sobie ściąć na przyszłość. I widzę, że się ścierwojady poryspiły, fajnie. Możemy sobie skoczyć do Christiana i spróbować oddać mu skóry wilcze, bo ostatnio zdobyliśmy ich całkiem sporo i może by go zainteresowały i my też moglibyśmy dostać za to jakieś dodatkowe pieniądze, więc nie byłoby to wcale głupim pomysłem, więc możemy spróbować to zrobić. Świetnie, ścięliśmy sobie drzewko. To wiecie co, najpierw wytłuczmy ścierwojady. One nie powinny mi zrobić większej krzywdy. To prawda, nie zrobiły mi większej krzywdy. Zrobimy sobie pierwszy zapis na dzisiaj. Ja nie wiem, czy ja zrobiłam zapis na początku filmu. Tak, zrobiłam, świetnie. Dobrze wiedzieć. Ojej. O Jezus, jak kicham dzisiaj. O matko. Dobra. Czy Gilbert sobie tutaj radzi? Przeżył tu? Wszystko jest okej? Tak. Potrzebna ci jest jeszcze chata w starym obozie? Nie, w końcu już na dobre opuściłem to miejsce. A czemu pytasz? Kopacz Guy szuka właśnie dla siebie nowej chaty. Przekaż mu, że może ją sobie wziąć. Niech to będzie prezent ode mnie. I tak już się więcej w obozie nie pokaże, więc przynajmniej ktoś na tym skorzysta. A gdzie się ta chata znajduje? Stoi koło areny, przy ognisku. Okej, świetnie. No i super. Czyli mamy w poszukiwaniu chaty zadanie zrobione. Pozwólcie, że zejdziemy sobie powoli na dół, bo ja nie umiem tutaj schodzić i bardzo często tutaj umieram. Więc zejdziemy sobie najwolniej jak się da, stopień po stopniu. Będę robiła zapisy co chwila. Ostatnio się tutaj wywaliłam dosyć solidnie. No, dawaj. Zejdziemy sobie tędy, w porządku. Dobrze, jak będziemy wracać, no to prawdopodobnie przejdziemy sobie przez stary obóz, żeby właśnie znaleźć Gaja i go o tym powiadał. I w sumie Gaj gdzieś niedaleko też stacjonuje. Podoba mi się to, że się porozpiło troszeczkę stworków i to takich w miarę prostych. Super. Mamy praktycznie darmowy exp.
Moglibyśmy też w dzisiejszym odcinku jeszcze pomóc Aidanowi, tak naprawdę. I moglibyśmy pomóc Quentinowi. Nie wiem, na ile to jest dobry pomysł, ale myślę, że możemy spróbować. Mamy trochę tego dziadostwa. A ciekawe, czy się wilki porespiły. Może coś się zrespiło. Mamy też do usmażenia mięso jeszcze. I przypomniało mi się, że tam zostawiliśmy skrzynkę, ale na razie tam nie będziemy szli ze względu na te ogary, które tam są. Okej, okay, cześć Christian. Kilka skór. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra. Nieźle. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Super, 240 brojek rudy. Mam tu skórę czarnego wilka. Rewelacja. Takich okazów w kolonii często nie uświadczysz. Dam ci za nią 100 bryłek. Chcę więcej. Chcę więcej. Dołożę się jeszcze 50 bryłek. Ale to ci już musi wystarczyć. W porządku, to sprzedane. Sprzedane. W dalszym ciągu możesz mi dostarczyć zwykłe skóry. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jasne. O, i zadanie wilcze skóry zostało wykonane. Świetnie. Dobrze, zrobimy sobie wsparcie za chwilę i zrobimy sobie... Właśnie, ile mamy teraz pieniędzy? 583 bryłki. Jesteśmy aktualnie bogatym kopaczem. To dobrze. Moglibyśmy kupić gwoździe i to nie byłoby chyba głupie. Czy to drzewo można ściąć? Można. To korzystajmy, póki możemy. Możemy spróbować kupić trochę gwoździ, żeby skończyć tą chatę dla Bransona. Nie byłoby to wcale głupie. Powoli, jak widzicie, zaczyna nam się wreszcie czyścić dziennik. Normalnie cudownie. W sumie to możemy od razu do Pacho. Okej, moi drodzy, wróciłam. Akurat dzwoniła do mnie lekarka. Kurde, widzę, że dzisiaj została po godzinach, bo w recepcji powiedzieli mi, że zadzwoni między 9 a 12, bo tak pracuję, a nagrywam odcinek o godzinie 14.30, także widzę, że długo była po godzinach. No cóż. Dobra, ale wracając. Moglibyśmy też jeszcze iść przepiłować deski, ale myślę, że na razie nie jest to nam potrzebne jakoś bardzo. Tak się właśnie zastanawiałam, czy do mnie zadzwoni ta lekarka teraz, czy nie. No ale jednak zadzwoniła, jak nagrywałam odcinek, także będę musiała troszeczkę dzisiaj pobawić się w montażystkę. Nieważne. Dobra, to tak, może najpierw skoczymy do Gaja, moglibyśmy iść najpierw w sumie. To nie byłoby głupie. No, a od Gaja do Pacho. No i od Pacho moglibyśmy spróbować pomóc Aidanowi. To nie byłoby też głupie. Tak właściwie, więc możemy to spróbować zrobić. A, jeszcze mówiłam o Bransonie właśnie, żebyśmy spróbowali kupić gwoździe u Huno. Chyba, że jakieś gwóźdki będą gdzieś tutaj w okolicy, bo możemy z tego, co wiem, sporo wyciągnąć też gwoździ z niektórych miejsc, że mogą one po prostu gdzieś być. Także możemy też popatrzeć, zobaczyć. Tutaj są sami kopacze, na razie nie będziemy z nimi rozmawiać. Będziemy rozmawiać z nimi później. Tutaj jest chata Bransona. Tak, mi brakuje gwoździ... O, nie mam desek przepiłowanych. Cholera. Zawsze to samo. On tutaj nie ma piły nigdzie, nie? No nie, jest na zewnątrz. Ale tak, ile potrzebujemy tych gwoździ? 13, dodać 19. Dobra, wezmę sobie najlepiej, odpalę kalkulator, żeby się nie pomylić. 13, dodać 19 i dodać chyba 7 tam było. Nie, dodać 9. Potrzebujemy 41 gwoździ. 41 gwoździ, Huno. Pokaż mi towary. 41 gwoździ. Ty masz tylko 40. Dobra, ale daj mi to całe. Braknie nam tylko jednego gwoździa. Jeden gwóźdź można gdzieś spróbować znaleźć. Dobra, mamy jedną rzecz. Tutaj i tak przy tamtym potrzebujemy drewna. Braknie mi ten jeden gwóźdź, dokładnie. Jednego gwoździa nam brakuje i brakuje nam
Jednego... nie, trzech drewnianek. To musimy iść sobie spiłować. Ciekawi mnie, czy w kufrze Huno można znaleźć coś ciekawego. I ciekawi mnie, czy mu się odnawiają te gwoździe. Z tego, co na razie widzę, to nie. No dobrze. To musimy gdzieś gwoździ jeszcze poszukać. Tu jest na przykład deska. Ale bez sensu, żebym to robiła. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Dobrze, i czy Guy jest gdzieś tutaj w okolicy? Z tego co pamiętam, on tutaj... Tak, on tutaj stoi, także... Znalazłem dla ciebie chatę. Naprawdę? Gdzie? Stara chata Gilberta jest wolna. To ta w dzielnicy Areny przy ognisku. Wprawdzie nie przepadam za tą dzielnicą, ale jestem ostatnią osobą, która będzie narzekać. Słyszałem, że strażnik Ned często pobiera od ludzi pieniądze, dlatego nagroda będzie trochę szczuplejsza. Mam jednak nadzieję, że to wynagrodzi twoje starania. Dziękuję ci. Okej, 25 bryłek, fajna sprawa. Wiecie co, rozejrzyjmy się tutaj, czy jakieś gwoździe się nie walają. Bo one właśnie mogą być często przy takich rozwalonych jakichś budynkach. Tu jest akurat pochodnia. Tak, ten magazyn musimy obrobić również. Jak stoimy dalej? Orkowe psy, tak, to pójdziemy się tym zająć. Wsparcie, czwarty obóz, walki treningowe, zmiana władzy. Mól książkowy, tajemnica Dextera. Musielibyśmy się nauczyć kradzieży kieszonkowej, żeby zrobić tajemnicę Dextera i to też nie byłoby głupie jakieś bardzo. O, przy okazji mamy patelnię, to nie chciałam z tobą gadać, chłopie. Możemy patelni użyć, żeby sobie usmażyć mięso. Wszystkie kawałki najlepiej, zawsze można zapolować, jeżeli będzie potrzebne do jakiegoś zadania. Tu jest Ingor w ogóle. Dobrze. Cień Erik? Coś u ciebie? Nie. Nic, kompletnie nic. Dobrze, gdzie jeszcze możemy znaleźć gwoździe? Dobre pytanie. Może tutaj gdzieś będą się walać. Jakieś gwóźdki. Pięknie, znalazłam jednego gwoździa, nie? To jest ten gwóźdź, który jest mi dosłownie... Nawet dwa gwoździe. Mówiłam, że będą się gdzieś walać? Czułam. Dobra, to w takim razie możemy iść przepiłować deski jeszcze. I potem sobie wrócimy, bo dobrze by było te zadanie zrobić. Także... Pobiegnijmy sobie, żeby przepiłować trochę desek. To się już więcej nie powtórzy. A najlepiej wszystkie, które mamy. W sensie wszystkie, tak każde... Długo, jak mnie Jezu, drewno sobie po prostu przepiłować. Ty używasz akurat piły? Coś tu leżało? Mocne piwo. Czy ja mogę to zabrać? Czy dostanę w łeb? Dobra, wzięłam to. W porządku. Mamy drewno do piłowania. Piłujemy całe drewno. Dobra. Okej. Czy coś po tej stronie jeszcze mamy do zrobienia? No można było iść do Quentina. Okej, czyli rozumiem, że to mocne piwo mogę sobie pozabierać. Dokładnie. I to mięsko też. Krus, czy coś jeszcze? O! Sprzedajesz materiały budowlane? Właściwie nie są one przeznaczone dla ciebie, ale niech będzie, obsłuż się. Mam to gdzieś. Okej, czyli on też to sprzedaje. Ma gwoździe, ma 20 gwoździ. I myślę, że sobie kupię te gwoździe od razu. Deski to może niekoniecznie. A łoje kretoszczura, no to będziemy pamiętać, że on ma. Masz strasznie zawyżone ceny. Ja też coś muszę z tego mieć. Jeśli to dla ciebie za drogo, możesz zdobyć materiały na własną rękę. Na przykład gdzie? Gwoździe możesz dostać u kowala. Drewno i sadło kretoszczura zdobędziesz pewnie w lesie. Jeśli mimo wszystko to dla ciebie problem, zawsze jestem do twojej dyspozycji. Okej, no wykupiliśmy akurat już wszystkie te. Wszystko w porządku? Nie. Zmuszono mnie właśnie do przejęcia kierownictwa nad tym obozowiskiem. Ale na co komu tutaj nadzorca? Przecież ci trzej kopacze i tak tylko piłują deski. Okej. Najgorsze jest z gwoździami. Ale teraz już mamy gwoździ wystarczająco.
Mamy też deski, więc na spokojnie będziemy mogli zakończyć zadanie z chatą. To nie mój problem. I zająć się ważniejszymi sprawami. Dzisiaj bardzo fajnie, pracowicie. To się ceni, to się lubi. Cień, kopacz, kopacz. Dobra, na razie sobie z kopaczami dajemy spokój. Wiecie co? Może byśmy sobie pobiegli. No i zobaczymy. Kopacz. Ciekawe, czy będą się pojawiać z powrotem przedmioty u Huno na przykład. Bo jeżeli nie, to potem coś czuję, że w pewnym momencie będzie kłopot z gwoźdźmi. Cześć, Branson. Super. No i masz gotowe wszystkie meble. Gotowe. Dziękuję ci. Proszę, weź tę rudę. Niestety naprawdę nie mogę ci więcej dać. Dobra, zatrzymaj. Zatrzymaj ją. Tobie przyda się bardziej niż mnie. Że też w kolonii znaleźli się jeszcze tacy ludzie jak ty. Niech cię Inos błogosławi. Dostaliśmy za to przynajmniej dużo punktów doświadczenia. Mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Faktycznie, jest jedna sprawa. Zraniłem się jakiś czas temu, a rana do tej pory dobrze się nie zagoiła. W takim stanie nigdy nie wrócę do kopalni, a rudę skądś trzeba brać. I w jaki sposób mógłbym ci pomóc? Gdybyś znalazł jakiś silny eliksir leczniczy, byłbym ci niezmiernie wdzięczny. Rudę zwróciłbym ci później, kiedy już się odrobię w kopalni. Okej, uzdrowienie. Gdzie mogę takowe znaleźć? Prawdopodobnie gdzieś w zamku, jeśli kiedykolwiek uzyskasz tam dostęp. Na targowisku nie ma niczego, co byłoby wystarczająco silne. Okej. Jakiego rodzaju eliksiru ci potrzeba? Kupiłem już jakiś zwykły i wiele nie pomógł. To musi być coś mocnego. Okej, czyli może z ewentualną stałą premią do życia. Ale no dobrze. Czyli jedno zadanie zamknięte, drugie uruchomione, że tak się wyrażę. Uzdrowienie, orkowe psy, wsparcie. No to teraz zrobimy wsparcie i zrobimy orkowe psy. To nie będzie dobry pomysł, ale mam nadzieję, że Aidan sobie poradzi, bo jeżeli nie, to naprawdę będzie duży kłopot. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ale no, musimy spróbować. Musimy spróbować i tyle. Jeżeli pokonamy orkowe psy razem z Aidanem, no to już prawdopodobnie nie będzie większych problemów. W sensie drwale też będą w sumie bezpieczni. Te jaszczurki są tutaj naprawdę utrapieniem, ale ja raczej nie chcę na razie próbować się z nimi, bo to nie ma sensu. Okej, okay, i tu jest Pacho. Witam. Przybyły posiłki. Świetnie. Strażnicy w starym obozie również zostali poinformowani o tym incydencie. Jeśli orkowie znowu zdecydują się wyściubić stamtąd swoje paskudne mordy, czeka ich przykra niespodzianka. No i pięknie, zadanie kolejne wykonane. I co? Idziemy w takim razie teraz do lasu. Jasne, czemu nie? Idziemy do drwali znowu. Gorzej, że musimy iść naokoło. Bo oczywiście nasz bohater nie umie pływać. Chociaż tutaj jest chyba w miarę płytko, ale lepiej nie ryzykować, lepiej nie wchodzić do wody, bo nawet Marvin z tego nie ratuje. Więc no, lepiej nie kombinować. Ciekawe też, czy w lesie się coś jeszcze zrespiło, może coś nowego. I ciekawi mnie, czy w ogóle będziemy mieli dostęp przejścia na drugą stronę, bo no, na razie nie ma mostu. No, a nasz bohater, tak jak wspomniałam, nie umie pływać. Także zobaczymy. Oj, zobaczymy, no. No tam są ludzie, więc podejrzewam, że jakoś można się z nimi porozumieć. Z Markiem raczej nie mamy nic do pogadania, więc od razu pójdę do Aidana. Chociaż wiecie co, ja już jestem przy nim. A ty co sprzedajesz? Wytrych? Właśnie, on nie sprzedaje gwoździ, tylko łoje jak już. Mam już dość. A z łojami jest też mniejszy problem, więc no właśnie. Nie będę dalej słuchał. Dobrze, my mamy w ogóle który poziom? Mamy 5. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale możemy spróbować po prostu. Mogę się na coś przydać? Nie odmówię pomocy. Szczególnie, że orkowe psy to nie moja działka. Ale skoro chcesz pomóc, proszę cię bardzo. Tylko aby nie waż się uciekać w środku walki, albo co gorsza, zwabiać je do obozu. Bo uwierz, że orkowe psy wtedy nie będą twoją największą bolączką. Pojął? Mhm.
pojął. Najlepiej przyjmij postawę defensywną i po prostu staraj się unikać ataków, podczas gdy ja będę próbował ustrzelić tę bestię. Daj znać, kiedy zaczynamy. Tylko dobrze przygotuj się do wyprawy. Orkowe psy to wprawdzie nie cieniostwory, ale i tak zaliczają się do najsilniejszych stworzeń, jakie występują w Myrtanie. Okej, to w takim razie zrobimy sobie zapis i prawdopodobnie możemy ruszać. Możemy ruszać. W porządku. Chodź, pewnie są gdzieś blisko. Okej. No już słyszę je, nie? O matku, tu są jeszcze zębacze. Aha. O matko, te psy zagryzły te zębacze. Ja pierdzielę. Zabiły mi expa, nie? Okej, okay, a on coś zastrzeli wreszcie? O Boże święty. Przecież one go zabiły! Ja pierdzielę, to ja jestem w stanie tego... pod rągiem, że się nie utopię. Ja pierdyka mnie. No, czyli gościu mówił prawdę, w sensie to już nie są przelewki. O matko! No przecież one go zabiją! A mnie też zabiły. Nie, to jest jakaś tragedia, nie? W sensie to nawet nie ma prawa bytu. Bo one zaraz mi odgryzą dupę, za przeproszeniem, nie? Jemu też. Dobra, wiecie co, te orkowe psy to nie jest dobry pomysł na teraz. I w ogóle wydaje mi się, że zadanie dla Quentina to też nie jest dobry pomysł na teraz, więc może dajmy sobie spokój. Uzdrowienie, to musimy się dostać do zamku, orkowe psy zostawiamy, czwarty obóz zostawiamy, walki treningowe możemy spróbować zrobić i tą zmianę władzy. Po cholerę ja tu przylazłam, przecież mogłam się tym zająć od razu. A no widzicie jak to jest. Tylko żeby mnie drzewa nie blokowały. No i też słabo byłoby stracić te zębacze też, w sumie, nie? No, słabo by było. Ale no cóż, możemy spróbować z walkami treningowymi. To nie będzie raczej głupia sprawa. Ale no, mamy też zmianę władzy i to jest zadanie, które wypadałoby zrobić, zważywszy na fakt, że jest kanoniczne. Jeżeli weźmiemy wszystko pod uwagę, to zadanie... zmiana władzy jest kanoniczna. Znowu ta jaszczurka tam oszalała, bo wpadła do wody. Dobrze. Tutaj się krwiopijce też zryspiły na wybrzeżu. A raczej przy rzece po prostu. Mogę zabić szybciej tą krwiopijcę? Gdzie mój kryt? Może byśmy spróbowali sobie kupić lepszą broń. Co wy myślicie? Może Huno ma coś lepszego? Dobre pytanie. Dobra, do tamtych krwiopijców nie pójdziemy. Jeszcze moglibyśmy się rozejrzeć w tym drugim lesie. Ja tam wcześniej nie łaziłam za bardzo, bo tam były te wilki, a teraz już w sumie nie najgorzej nam to idzie, więc moglibyśmy... spróbować coś z tym zrobić, ale może nie teraz, nie w tej chwili. Jak stoimy z czasem? No, mamy niewiele czasu. Znaczy się, dobra, niewiele. Pół odcinka już minęło, a mamy zmianę władzy do zrobienia. Więc tak, przyjrzyjmy się dziennikowi. Co dziennik mówi? Zmiana władzy. Świstak odstąpi trochę Rudy, jeśli poszukam w chacie Malty w pobliżu bramy zamkowej jakichś prywatnych rzeczy i podrzucę je do magazynu koło areny. Okej, czyli najpierw musimy się włamać do chaty Malte. Problem w tym, że my nie umiemy się skradać. A nie wiem, czy zadziała chodzenie do tyłu. Okej, jest burza w ogóle dzisiaj. Chata Malte jest tu. Musimy najpierw poszukać w chacie Malte czegoś. Spróbujemy na ten sposób.
Okej, widzę, że to jest naprawione. Znaczy się właśnie nie naprawione. Okej, to zapiszemy sobie kolejnym zapisem. Podejrzewam, że w skrzyni może coś być. Więc spróbujemy się do niej dostać. Okej, lewo. Przeklęty złodziej, połamie ci ręce. Okej, to tak nie działa, jak myślałam. Chyba, że po prostu nie mogę złamać ani jednego wytrycha, nie? Tak, bo on śpi dalej. Lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Okej, jeszcze raz. Mamy tylko trzy wytrychy. Kurczę. No i się zmienia zamek faktycznie. Prawo, prawo, lewo, 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 lewo. Mieszek Malte. Okej, zmiana władzy. Kolejny zapis sobie zrobimy. Malte się nie obudził. Okej, ukradliśmy mieszek, w porządku. Czyli rozumiem, że trzeba podrzucić po prostu mieszek. I teraz dalej. Zmiana władzy. Znalazłam sakiewkę Malty, to powinno wystarczyć. Zwinąć szkatułkę Neka. Podrzucić do magazynu mieszek i zwinąć szkatułkę Neka. Z magazynu. Mam nadzieję, że Nek nie stoi przed magazynem. I wiecie co? Skoczymy do rączki po wytrychy. Chociaż rączka chyba śpi. Okej, mogę na szczęście do niego zagadać. Pokaż mi towary. Nie wiem, daj mi tak z 10 wytrychów może. Nie wiem. Ej, wytrychy są takie drogie? O matko. Dobra, trudno. Wytrychy są potrzebne. Bez wytrychów to my nic nie zrobimy. Szczególnie, że faktycznie się zmienia kod zamka. Co wczytanie. Więc... no. Okej, i w ogóle nikt nie strzeże tego magazynu? Poważnie? Interesting. Okej, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, kurwa, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Dobra, nałamałam tego dziadostwa, ale niech będzie. Tutaj też wejdziemy tyłem. Szkatułka Neka. I woreczek Malte. Super. Ale zanim, to bym jeszcze chciała się tu rozejrzeć. Czy tutaj coś jest wartego uwagi? Okej, tu jest w ogóle coś dziwnego z tą chatą. Okej, wyszliśmy. Zdobyliśmy też nowy poziom, więc to już jest coś. Dobra, to od razu pobiegnijmy do świstaka. I będziemy mogli też wydać punkty w siłę, póki jeszcze mam nauczyciela. Bo jak robimy Maltę, to oczywiście nauczyciela nie będziemy mieli przez jakiś czas, bo później będzie nas przyuczał Skorpion. Dobrze biegnę? Tak. Zapomniałam sobie, że przecież świstak ma tak daleko chatę. Wiecie co, to może prześpijmy się do rana najpierw. Bo potem będziemy mieli problem. Bo okaże się, że nie mogę do świstaka zagadać, kiedy śpi. Więc może najlepiej przespać się po prostu do rana. Straciłam sporo rudy na wytrychy. W sumie nie dziwi mnie to, bo wytrychy są za 10 bryłek, 1.
Ja kupiłam chyba ich 15. Czy coś w tym stylu. Ale było nam to potrzebne. Dobra, widzę, że Świstak wstał już, czy jeszcze? Wstał, dobra. Okej, okay, Świstak. Załatwione. Wcześniej czy później ktoś natknie się w magazynie na rzecz Malte. A co ze szkatułką? Mam ją, proszę. W porządku. Jej zawartość możesz zatrzymać dla siebie jako zapłatę. Wyświadczyłeś mi wielką przysługę i nie chcę, żebyś był stratny. W najbliższym czasie nie powinniśmy być widziani razem. Dlatego dla własnego czas, dobra trzymaj się ode mnie z daleka. Okej, okay, świetnie, zadanie wykonane. Ja mam tą szkatułkę? Nie, on mi ją otworzył i mi dał pieniądze z tej szkatułki. Dobra, czy Fisk ma jakieś nowe bronie? Bo jak nie, to skoczymy do Huno. I zobaczymy, co tam u niego. Fisk? Pokaż mi towary. Masz coś lepszego? Kujący cier. Nie masz, ja mam najlepsze aktualnie rzeczy. Tak, bo trochę są po 10. Dobrze, jakie mamy zadania, moi drodzy? Uzdrowienie, orkowe psy, czwarty obóz, walki treningowe. Walki treningowe możemy spróbować zrobić, to już lepiej pójść tędy. Tylko zachowaj to dla siebie. Walki treningowe to nie będzie głupi pomysł, tylko wręcz przeciwnie. Kiedy sobie je ogarniemy, to też będzie dużo lepiej, trochę więcej punktów doświadczenia i ogólnie. Dobra, nie chcę, żeby panowie tam mnie... Mogę się wspiąć, czy nie mogę? Wiecie, bo oni chcą opłatę, a ja po prostu sobie przejdę górą. Nie będę dalej słuchał tej paplaniny. I tyle. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Na szczęście wylądowałam na płaskich nogach. Kto tutaj siedzi? Cień. Deska. Myślałam, że to gwoździe. Możemy spróbować się zmierzyć w sumie z Kirgo. On jest chyba słabszy od Oriego. Słyszałem, że szukasz kogoś, z kim mógłbyś potrenować. Zgadza się. Ory to dobry wojownik, ale nie można dzień w dzień ćwiczyć z tą samą osobą. A z Benwickiem czy z Katim nie mam niestety żadnych szans. Okej. Okay. To zróbmy sobie zapis i spróbujmy zawalczyć z Kirgo. Walczmy. W porządku, ale pamiętaj. Tak, tak, tak wiem o tym. Możemy spróbować. Zobaczymy. Zawsze ta sama śmiech. Zejdź mi z drogi! Dobrze ci radzę. Schowaj broń. No już. Masz szczęście. Gotowy? Gotowy. Ała! Ej, nie, Ori jest od niego... Ori jest słabszym wojownikiem. Oj, oj, oj. Ej, w ogóle jakby mnie wjechał, nie? W sensie się tego w ogóle nie spodziewałam. Nawet nie zdążyłam obronić pierwszego ciosu, bo nie wiedziałam, co się dzieje, nie? Gotowy? Gotowy. No, dawaj. Wow, obroniłam tyle ciosów, nie wiem jak. Ej, udało się. Oj, udało się. Mam nadzieję, że nie stało się nic złego, bo przez przypadek go otworzyłam. Ale no nic mu nie zabrałam, więc... raczej nie powinno nic się wydarzyć. A jeżeli tak, to będzie głupio, bo go już pokonałam. Ledwo, ale się udało. W sumie moglibyśmy się wyleczyć w tym czasie, póki on leży na ziemi. Kirgo? No, będę musiał jeszcze trochę potrenować. Dobra walka. Okej, okay, wypił sobie miksturkę. No już, Kirgo, idź sobie. Dobra, zjemy mięso i po prostu spróbujemy jeszcze z Orim się pobić. Teraz może już pójdzie też prościej. Wtedy właśnie mieliśmy też mniej siły, a teraz mamy więcej, więc jest szansa, że pobicie Oriego nie będzie nam sprawiało większych problemów. Tylko muszę go teraz znaleźć. Kirgo, tak, z Benwickiem nawet nie będziemy próbować.
Ori chyba siedzi tutaj na górze praktycznie cały czas. Ktoś za to zapłaci. Więc spróbujmy. Dokładnie. Cześć, Ori. Szukasz kłopotów? Nie. Walczmy. Dobrze, ale nie za... Tak, jasne. Się nie wtrącaj. Nie wiem, dlaczego chodziło mu o jakieś kłopoty, przecież nic mu nie zrobiłam, nie? Ale dobra, okej. Okay. Spróbujmy więc zrobić sobie tą walkę treningową. Ori już biegnie też na arenę, więc... Zobaczymy, jak teraz mi z nim pójdzie. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Czy lepiej niż ostatnio? Czy nie? No to jesteśmy! Jestem gotowy. Dobra, oni są ogólnie oboje wprawieni. Czemu nie mogę ciosu wykonać po obronie? Nie wiem, ale mi się udało pokonać Oriego, więc... Wow, poszło mi z nim lepiej niż z Kirgo, co ciekawe. Myślałam, że będzie na odwrót. Ale wow, fajnie, udało nam się. Możemy się wyleczyć i będziemy mieli też walki treningowe zaliczone. I myślę, że odcinek będzie udany, moi drodzy, że na tym sobie zakończymy. Po prostu. Ori? Mój łeb! Nigdy się nie odnajdę na arenie! No i tam. Przepuść mnie! No już idę. A ciekawi mnie, czy Scotty jakoś to skomentuje, czy nic nie powie? Cześć, Scotty. Nie, nic nie powie. Dobrze, jak my stoimy z tym wszystkim? A ja mam więcej siły, 62. Dobra. Tajemnica Dextera, to musimy się nauczyć kradzieży kieszonkowej. To wiecie co? Chodźmy do rączki się nauczyć kradzieży kieszonkowej. Dla zadanka się nauczymy chociażby, a potem damy sobie w siłę. Czego to za... Tak, kradzież kieszonkowa, poziom pierwszy. Chciałbym zostać zręcznym kieszonkowcem. Chciałbyś odciążyć parę osób z ich dobytku, co? No dobra, pokażę ci, na czym powinieneś się skoncentrować, ale szanse, że zostaniesz złapany, będą nadal znaczne. Podejmuj ryzyko wyłącznie, jeśli w pobliżu ofiary nie ma osób trzecich. Tylko prawdziwy mistrz potrafi ukraść coś, pozostając całkowicie niezauważonym. Okej, okay, świetnie. Tak, skradania nie potrafimy, znaczy się nie potrzebujemy. Nie, że nie potrafimy, tylko po prostu nie potrzebujemy. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że film wam się podobał i no, uważam, że dzisiaj sporo zrobiliśmy. Dziennik nam się zdecydowanie bardziej ukruszył. Jedno mamy tylko posłaniec magów, niezaliczoną misję. I zobaczymy. Więc no, dziękuję wam za obejrzenie. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. No a jeżeli chcecie widzieć więcej, podoba wam się to, co robię, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Lecę montować dla was ten odcinek. Do kolejnego. Cześć!